Jesteśmy w okolicach Ostrołęki. Tu mieszkają krowy, które dają ekologiczne mleko. Zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. Gospodarstwo jest ekologiczne. Co to dokładnie znaczy? To znaczy tak, że krówki muszą mieć tak wybiegi, aha, i nawet w czasie zimy i latem nie mogą stać na uwięzi, tylko są luzem. Na pastwisku, cały czas na pastwisku, przyganiane są do obory, tylko na udój. 24 hektary dla 8 krów, tak? Dla 8 krówek i 6 jałóweczek. Tyle możemy chować, a jak już nawet tak jak teraz, już nie ma takiej trawki, bo już jest późno, no to tam dostarczamy im jedzenie. Taki karmiczek tam jest i tam jedzą sobie zielone sianko. No i nie można dawać krówkom nic innego, jak tylko to, co się wyprodukuje w tym gospodarstwie. Tu? O, tak. No i teraz. I teraz nie wiem, czy umiem. Wie Pani, na tym polega ekologia, że zwierzątek musi być mało, żeby je dopilnować. Że muszą być takie czyste. Trzeba przyjść się uśmiechać do nich. Nie wolno krzyczeć. Bo jak nie wolno krzyczeć na krówki, trzeba zawsze je pogłaskać. I one są bardzo przyjazne. Cisterna jest pełna. Teraz pojedziemy do mleczarni zobaczyć, co z tym mlekiem będzie się działo dalej. Takie mleko trafia tutaj do Was do mleczarni i trafia między innymi tutaj, czyli do laboratorium. Co się z nim tutaj dzieje? Poddajemy je badaniu, czyli kontrolujemy parametry. Sprawdzamy, czy spełniają najwyższe normy, jakie posiadamy. Mleko świeże, ekologiczne, w odróżnieniu od mleka wysokopasteryzowanego, charakteryzuje się wysoką aktywnością biologiczną i wysoką wartością odżywczą. Co ma na to wpływ? Właśnie jakość surowca, bo stosujemy specjalny proces mikrofiltracji, niskiej pasteryzacji, czyli nastąpiła niska obróbka termiczna. W jakiej temperaturze? 74 stopnie. Zachowujemy wtedy co? Witaminy? Witaminy, niezdenaturowane białka serwatkowe. Jakie właściwości mają te białka serwatkowe? Podnoszą naszą odporność. Proces pakowania przeprowadzamy na bardzo zautomatyzowanej, bardzo nowoczesnej linii o wydajności maksymalnej 24 tysiące litrów na godzinę. To pakowanie odbywa się w komorze higienicznej maszyny. Tylko i wyłącznie w komorze maszyny następuje odcięcie główki, nalanie produktu i zamknięcie od razu kapsłem z membraną. Teraz już wiemy, jak powstaje mleko ekologiczne, a ja nareszcie się go napiję.